Salon polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Witold Waszykowski. były minister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu. Za moment porozmawiamy oczywiście o sprawach zagranicznych, ale najpierw dokończmy rozmowę z 6 kwietnia, bo jej dalszym ciągiem bardzo interesują się od kilku dni, albo może kilkunastu, media. Otóż, czy zgodnie z zapowiedzią przekazał pan nagrodę na cele dobroczynne, nagrodę czy też nagrody z lat 2017-2016? Tak, oczywiście. Zgodnie z decyzją kierownictwa politycznego sprawa została uregulowana, jest zamknięta. Jest zamknięta, nie musiał pan brać kredytu, zapożyczać się u przyjaciół, znajomych? To już są delikatne, prywatne sprawy, jak to zostało zrealizowane. A ile w sumie Pan zwrócił? To jest e, w, informacja, którą może przekazać organizacja charytatywna, która to otrzymała. Ale w każdym razie nic dla siebie Pan nie zachował. No niestety. Teraz jest Pan posłem zawodowym? E, tak, tak jak w, jak w poprzedniej kadencji, tak i teraz jestem po odejściu z msz -u. Czyli co, myśli tak pan sobie, a może prezydent nie podpisze tej ustawy, która obniża zarobki parlamentarzystów? No jeszcze jest Senat, ale wiadomo, że Senat nie, nie sprzeciwi nie, się. Nie nie, 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 myślę w ten sposób, raczej myślę o możliwości dodatkowej pracy i jestem też na nauczycielem akademickim, być może uda się wrócić również do jakichś zajęć akademickich. A czy będzie się pan ubiegał o mandat eurodeputowanego? To jest za wcześnie, by spekulować jeszcze przed nami są wybory e, samorządowe za kilka miesięcy, i tutaj główny wysiłek partii idzie w kierunku tych wyborów. E, myślę, że dopiero listopad, grudzień zaczniemy rozmawiać o wyborach. E, europarlamentarnych. A to jeszcze dopytam, a która to organizacja charytatywna? Bo jak, to, jak, jak można się dowiedzieć, to może jak ktoś zainteresowany, to... to ja proszę szukać. Proszę no, ale szukać. Tam... No, to na pewno organizacja. No, no, dużo jest organizacji. To są sprawy delikatne. Ale to jest Caritas czy inna to organizacja? Są sprawy, to są sprawy delikatne. Wskazana organizacja, tak. Wskazana, czy wskazana była Caritas. Inne też były wskazane? Już. Mieliśmy o sprawach międzynarodowych rozmawiać. Tak, też. tak. To bardzo proszę. Rozumiem, że organizacja nie ma zasięgu międzynarodowego. Ta organizacja dobroczynna? Czy ma, ma, oczywiście, A, ma. ma, A, ma to, oczywiście. to już rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Bardzo proszę. No właśnie, o tej organizacji. Panie ministrze, armia USA jest gotowa do działania na wypadek głupich kroków ze strony Korei Północnej, hmm. mówi prezydent Donald Trump niedługo po tym, jak odwołał spotkanie na szczycie z Kim jong unem z powodu, to cytat ogromnego gniewu i otwartej wrogości Pjongjangu. Czy Donald Trump podjął właściwą decyzję? Ja czytałem ten list dokładnie i różne wypowiedzi. Odsuwam tę tą, tą retorykę, między innymi to, co pani cytowała. Wszystko wskazuje na to, że obie strony nie porozumiały się co do Charaktery tego spotkania i co do ewentualnych rezultatów. Strona amerykańska zakładała, że to spotkanie to będzie otwarcie procesu prowadzącego do denuklearyzacji Korei, czyli pozbycia się broni nuklearnej przez Kima. Dla Kima zaś ten, to spotkanie miało być Początkiem uznania go, legitymizacji przez, przez świat, ewentualnie pozbycia się obecności amerykańskiej w Korei Południowej i w przyszłości ewentualnie zjednoczenia. Czyli no to nie jest to są decyzja, rozbierze... która dowodzi jakiejś zmienności, czy też wręcz, jak nie. niektórzy uważają, szaleństwa Donalda nie, nie, wręcz, Trumpa? Nie, przeciwnie, uważam, że Donald Trump zachował się bardzo racjonalnie, bo on zdawał sobie sprawę, że jeśli nie będzie przygotowana agenda, porządek obrad i nie będzie uzgodniony ewentualnie rezultat tego, Spotkania, to on przegra. To on wtedy, jadąc do Singapuru, zostanie ograny. Ponieważ kim będzie mógł pokazywać światu, został uznany przez, przez Trumpa, Trump wyjechałby z niczym. Więc to jest bardzo racjonalna decyzja, zawieszająca to spotkanie. Do tego spotkania może dojść. I dzisiaj takie sygnały rano przychodziły z Korei Północnej, że sprawa jest jeszcze otwarta. A czy Korea Północna może rzeczywiście zrobić jakieś kroki głupie, głupsze i straszniejsze niż informowanie czy chwalenie się swoim potencjałem nuklearnym? Oni już zrobili bardzo wiele kroków, powiedzmy drastycznych. Nie wiem, czy to są głupie, no z ich, po, z ich, z ich po, postawy, ich koncepcji są to kroki ważne. Militaryzacja, zdobycie broni nuklearnej. Nie, nie wydaje mi się, że, że mogliby jeszcze cokolwiek zrobić. Pokazali poprzez testy, że są w stanie daleko wystrzelić rakietę z ładunkiem nuklearnym, więc oni już pokazali maksymalnie, co potrafią. No, ale mogą jeszcze coś odpukać, pokazać. Wydaje mi się, że na razie otrzymali mandat, nawet obowiązek przekazany z Pekinu, aby porozumieć się z światem zachodnim, ze Stanami Zjednoczonymi. Przez kilka miesięcy temu Kim odwiedził Pekin i to po tej wizycie nastąpiła pewna odwilż i nastąpiła pewna chęć ze strony Kima do, do rozmów. Chinom również zależy na tym, żeby żeby doszło do pewnego odprężenia na płytwie koreańskim i do zmniejszenia obecności amerykańskiej, bo to daje możliwość większego działania Chinom w tym, tym regionie. Zgromadzenie Parlamentarne NATO ma swoją agendę, ale y, myśli Pan, że powinno się jakoś odnieść do tej sytuacji z Koreą, z Iranem? Na pewno będą dyskusje na ten temat. To, to Zgromadzenie Parlamentarne NATO nie jest częścią NATO. Jest to odrębna instytucja, która powstała w 1955 roku, składa się z parlamentarzystów państw NATO, państw współpracujących z sojuszem, obserwatorów, e, obraduje z, zarówno na spotkaniach plenarnych, jak i w komisjach, podkomisjach i tam tego typu problemy się omawia. A tak. jakie, jakie, jakie jest znaczenie tego gremium? Głównie jest to analityka, głównie parlamentarzyści pracujący tam przygotowują raporty, opinie, oceny sytuacji. Ja też kilka lat temu przygotowałem kilka takich raportów na temat sytuacji na Bałkanach Zachodnich, na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, ale również jest to forum dialogu z państwami spoza NATO, ty, tymi państwami, które ewentualnie chcą przystąpić do NATO albo nie mogą albo nie mogą przystąpić, a chciałyby w jakiś sposób nawiązać kontakt. Więc jest to taka równoległa dyplomacja natoska wobec tych krajów. A czy tematyka tego spotkania zależy w jakimś stopniu od gospodarza miejsca? Nie do końca, ale gospodarz oczywiście wyciska piętno ponieważ poprzez obecność. Przecież będzie prezydent Duda, będą marszałkowie Sejmu Senatu, będzie minister spraw I nasze zagranicznych. Piętno, nasze, no. I w tych, w tych wypowiedziach naszych polityków oczywiście można zaznaczyć, wypuklić te sprawy, które nas dotyczą. Na przykład kwestie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, wydatków na obronność, aby wszystkie kraje NATO wydawały tyle, ile potrzeba. A dlaczego pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem, no właściwie już dosyć długo wieje chłodem? To znaczy, wiemy, wiemy że przyczyną jest ta ustawa, nowelizacja ustawy o ipn nie? To znaczy, może to jest jedna z przyczyn, ale na pewno ona tak. Tylko dlaczego to trwa tak długo? No, Amerykanie czekają oczywiście na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w, w Polsce. Z drugiej strony to jest dla nich taka świętość. Ktoś pewno im nie do końca wytłumaczył, być może źle zrozumieli niektóre rozwiązania polskie, iż nie jest to ustawa, która zabrania badań, nie jest to ustawa, która wprowadza jakąś cenzurę. Dla nich są to bardzo czułe kwestie. Natomiast no, o tym chłodzie trudno mi dyskutować, kiedy kilka dni temu odwiedził Waszyngton minister i został przyjęty przez Majka Pompeo. Nie, więc nie dostrzegam tego chłodu. No tak, ale jeśli chodzi o spotkania na najwyższym szczeblu, to one się nie odbywają i chociaż nikt tego oficjalnie nie powiedział, to mówi się, że dopóki nie będzie uregulowana sprawa ustawy, to one nie dojdą do skutku. Nie jestem pewien, czy aż tak to będzie. Prezydent Trump przecież odwiedził Polskę w ubiegłym roku. Wielokrotnie wypowiadał się na temat znaczenia Ale to Polski. jeszcze było przed ustawą. Teraz też wypowiadał się na temat Trójmorza, na temat Nord Stream 2 i to wypowiadał się po, po naszej myśli. Został przyjęty niedawno, jak wspomniałem, minister spraw zagranicznych, który zapowiedział, iż Amerykanie zobowiązują się jednak zorganizować tę wizytę prezydenta Andrzeja Dudy jeszcze w tym, tym roku. Ja myślę, że do niej dojdzie. Są dwie okazje: to jest wrzesień. Bądź, bądź listopad przy okazji gdzieś naszej naszej rocznicy 11 listopada nie musi to być ten dokładny dzień ale jestem przekonany że dojdzie takie spotkanie A czy pan się czuje współwinny tej sytuacji bo hmm. wprawdzie MSZ kierowana przez pana ostrzegało że ta ustawa może mieć negatywne skutki że może być źle zrozumiana ale jednak mimo że pan ostrzegał to nie postawił pan sprawy na ostrzu noża stolika pan nie wywrócił Ponieważ nasz resort Ministerstwo spraw zagranicznych tej ustawy nie prowadziło, nie mieliśmy informacji na jakim ona jest etapie kiedy ona wchodzi pod obrady. Weszło już pod obrady, kiedy ja przestałem być ministrem spraw zagranicznych, więc nie mogłem wcześniej interweniować. To jest wiedza powszechna dla każdego, kto się interesuje, interesuje sprawami międzynarodowymi, jak na to patrzą Izrael, Izraelczycy, jak diaspora żydowska w różnych krajach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jak również Amerykanie. Więc. Nie trzeba tutaj było zasięgać wręcz opinii, opinii MSZ, żeby wiedzieć, że ta ustawa może wzbudzić kontrowersji. W Sejmie trwa protest osób niepełnosprawnych. On będzie się odbywał zapewne, bo pewnie się nie skończy równolegle do spotkań parlamentarzystów z krajów natowskich. Myśli Pan, że jakoś to zaważy na przebiegu tego szczytu? Nie, myślę, że tutaj złe są rady sugerowane protestującym, którym współczuję, oczywiście kibicuję, aby ta sprawa została rozstrzygnięta jakoś polubownie i kompromisowo. Dla, to są złe rady, dlatego, że instytucje międzynarodowe, ani NATO, ani tym bardziej Unia Europejska, która zajmuje się problemami społeczno-gospodarczymi, nie ingeruje w politykę socjalną państw członkowskich. Więc to są prerogatywy wewnętrzne państw członkowskich i te instytucje nie zareagują na tego typu protesty. Niestety. No, no pewnie instytucjonalnie nie zareagują, ale być może po ludzku jakoś mogą zareagować. Być może niektórzy parlamentarzyści gdzieś za. Swoich krajów podniosą jakieś interpelacje, ale to się nie przełoży na żadne decyzje instytucji europejskiej, Dlatego, jak powiedziałem, pro, polityka socjalna jest prerogatywą każdego państwa członkowskiego. Komisja Europejska podjęła decyzję o ugodzie z Gazpromem. <laughs> Litwa rozważa zaskarżenie tej decyzji. Czy Polska powinna też zastanowić się, czy nie warto pójść tą drogą, ewentualnie, o ile to jest pod względem prawnym możliwe, przyłączyć się do decyzji Litwinów, o ile ją podejmą, albo. Złożyć swoją skargę. To należy pytać oczywiście w tej chwili kierownictwo MSZ-u. Co, yy, ja, co by pan zrobił i, na miejscu MSZ? -u? Ja bym korzystał ze wszelkich kroków prawnych, w dalszym ciągu próbował budować koalicję. Korzystał również z faktu, że bardzo ostro przeciwko Nord Streamowi pojawiała się administracja amerykańska, Donald Trump. Także korzystał ze wszystkich jeszcze ciągle otwartych możliwości blokowania tego. Tej rzekomo biznesowej inicjatywy, no i nie ustawałbym w naciskach na, na Niemcy, żeby pokazywać, piętnować ich w Europie, że to jest antysolidarnościowy akt, którego dokonują w tej chwili w Europie. A no, właśnie, antysolidarnościowy, a z drugiej strony my też zachowujemy się, takie są oskarżenia, niesolidarnie. Czy powinniśmy tutaj jak, jak, jakąś taką symetrię zbudować wokół prawie? tego? No, niesolidarnie w sprawie uchodźców się zachowywaliśmy niesolidarnie, na przykład. Ja Polska jest otwarta na, na, na świat nie wiem chyba już z półtora miliona Ukraińców pracuje i są nawet propozycje, żeby jeszcze bardziej otworzyć granice. Niedawno widziałem gdzieś w mediach, że podpisaliśmy jakąś umowę o przyjęciu tysięcy Uzbeków do Polski. Pracują Hindusi, pracownicy to, z Bangladeszu koniec, są ściągani, za... więc Polska jest otwarta. Natomiast Polska nie zgadza się na stałe mechanizmy relokacji, na przymusowe przy, przyjmowanie ludzi. Dlaczego, no to już pytanie na koniec, króciutko, dlaczego komisarz Timmermans nie zadowolił się zmianami w ustawach dotyczących sądownictwa i nie uległ urokowi osobistemu pana Następcy, bo ciągle są pretensje. No, ze tego jeszcze nie państwem. wiemy. On, na razie wstępne uwagi. Czekamy na oficjalny komunikat Komisji po zapoznaniu się z polskim e, stanowiskiem i co zrobi Komisja przed następną z, Radą do Spraw Ogólnych i następnym e, szczytem Unii w czerwcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Był minister spraw zagranicznych Witold Waszykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Michinicz. Do usłyszenia.